Z nami Janek Holub, który jest częścią sztafety, złotej sztafety 4x100 metrów stylem dowolnym. Wspaniale zaprezentował się dzisiaj także w wyścigu eliminacyjnym i półfinałowym na 100 metrów stylem dowolnym. Jutro go zobaczymy w finale na 100 metrów stylem dowolnym. Bardzo dobre mistrzostwa. Janek, opadły emocje po sztafecie. Chyba pełne zadowolenie, no i dodatkowa mobilizacja przed jutrzejszą setką. No tak, zdecydowanie, ale na razie przede wszystkim co czuję to zmęczenie, straszne zmęczenie. Jest w zasadzie nigdy tak mocno nie pływałem, ponieważ jest drugi dzień zawodów dopiero, a ja już płynąłem 5 razy. To jest dla mnie ciężkie do wyobrażenia sobie w ogóle. Janek, masz 17 lat, to jakie zmęczenie, ty dzisiaj możesz pływać prawie wszystko tak naprawdę, więc wydaje mi się, że to jest tylko kwestia tego dobrego przespania. No też tak myślę, ja znam swój organizm i wiem, że nieważne jak szybko popłynę w eliminacjach czy w półfinale, jak bardzo będę się czuł zmęczony, i tak wiem, że popłynę szybciej jeszcze w finale, bo no, znam się, ja tak pływam. Dokładnie, bardzo dobrze. Szczepan mówił, że jesteście gotowi walczyć o medale, że oboje będziecie starali się stanąć na podium i właśnie udowodnić potęgę sprintu polskiego, czyli tą waszą setkę, tak jak udowodniliście w sztafecie, tak właśnie indywidualnie. No tak, tak. To od początku było takie nasze marzenie, nawet mógłbym powiedzieć, żebyśmy oboje stanęli na tym podium, no i jutro będziemy walczyć, będzie ostre darcie wody, ale no będziemy walczyć. To twoje pierwsze mistrzostwa Europy, przed tobą mistrzostwa świata, więc tak naprawdę taki rok przetarcia, wyzwań, zobaczenia, jak to jest na dużej imprezie, poczucie strachu, nerwów i pozytywna adrenalina do startu. No tak, moje pierwsze takie większe zawody, no w sumie nie, bo byłem jeszcze Dwa lata temu na EOF-ie, to są te takie zawody junior, młodzieżowe. No ale takie większego kalibru to tak, to moje pierwsze. Ale jakoś w Polsce to domowa atmosfera, że tak powiem, jest trochę mniejszy stres, bo tam i rodzice są na trybunach i w zasadzie w sobotę koledzy przyjadą, wujek będzie z moją młodszą siostrą cioteczną, także no tak. No właśnie, tak jak mówisz, domowa atmosfera, w grupie czucie super atmosferę rodzinną, więc też się wszyscy wspieracie, pomagacie sobie, więc to na pewno pomaga, a z drugiej strony to, co jest dla mnie z perspektywy zawodnika starszego i jak was obserwuję, super, że nie ma tego zdenerwowania, że w kraju, ja trochę się obawiałam, bo to jednak jest zawsze presja kraju, a wy wszyscy pokazujecie, że nie, że właśnie w domu czuję się najlepiej. No wiadomo, że w domu najlepiej, prawda? No ale presja minimalna też jest tego, że u siebie w domu, żeby się pokazać jak najlepiej, nie? No tak, no ale my wiemy, że jesteśmy przygotowani najlepiej, jak mogliśmy, prawda? Także ja się w zasadzie najbardziej przed setką zawsze stresuję. Ale no wiem, że tam na trybunach wszyscy kibicują nam, także jest jakoś tak lżej w środku, prawda? Lżej na sercu, jak to się mówi. Janek, na co dzień trenujesz gdzie? We Wrocławiu, to znaczy reprezentuję swój klub domowy, czyli AWIE Świdnik, ale od września trenuję we Wrocławiu, w SMS-ie, z trenerami Bauerem i Rzeczkowskim. Czyli z Anią Dowgierd. Tak, tak, za nią trenuję. Czyli bardzo dobra grupa sprinterska, bo tam Ania zawsze się chwaliła, że ma oparcie, że jest jedyną dziewczyną, że ma z kim rywalizować, że tak naprawdę tworzycie taki team bardzo dobrych sprinterów. No tak, tak. Teraz jest to w zasadzie chyba jedna z najlepszych takich grup w Polsce. Bo i od września słyszałem, że sporo osób do nas przychodzi, takich właśnie z wyższego poziomu. Także no będzie z kim pływać, chociaż dwie osoby wyjeżdżają do Stanów teraz z naszej grupy, Filip Bujoczek i Paulina Żelazna. Także no, ale uzupełniają za nich nowi zawodnicy. Janek, przed tobą Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, jeszcze kolejne starty, trzymamy kciuki, jutrzejszy finał, ten najważniejszy start, żeby pokazać się z jak najbardziej strony, walczyć o medale i naprawdę wierzę w to, że jest w sobie olbrzymia siła, a woda poniesie cię po prostu do ostatniego metra, więc trzymam kciuki za jutro, trzymam kciuki za Mistrzostwa Świata i za kolejne starty. No, nie dziękuję jak się za powodzenie się, nie dziękuję. No a za wywiad dziękuję. Ja dziękuję bardzo za wywiad i no i tak właśnie powiedziałeś, nie dziękuję, bo nasze przysłowie polskie nie dziękujemy. Dziękuję ci bardzo.